Elo, dzisiaj oprowadzę Was po moim obozie, bo mogę. Robiłem go przez 40 dni, nie chciało mi się za bardzo. No nie chciało mi się. Nie grałem też długo, trochę. Chwilę, no to tak, pierwsze co? Lodóweczka, a w ogóle to pierwsze co? Otworzymy sobie prezent na dobry początek. I uwaga, gówno. Tak. No, no to już zajebiście. Cały odcinek spieprzony. Nie no. Nie pytajcie, czemu mam dwa chestery. To jest jakaś modyfikacja, że jednego jak zawsze można znaleźć, a drugi pojawia się tak jakby od razu. I to wyjaśnia, dlaczego są dwa. Możesz, kurwa. O. Tu schło mi. Dobra. To tak pokrótce. Mapa. Trochę mało jej mam odkryte, ale już zginąłem i... No i mi się trochę skasowała, tak jakby. Tak, nic ciekawego tutaj nie ma. Tutaj mam jakieś takie... Kiwie, co to są za baweczki dla króla świń, można mu je dać. Tutaj nic nie ma, tutaj w sumie też trochę ubrań, takie tam nawozy. W sumie to wezmę. Wezmę. Tutaj jakieś takie randomowe, zupełnie randomowe rzeczy. No, bronie i inne takie. W skrzyneczkach tutaj mam złoto. Trochę tego takiego torfu, czy jak to się tam nazywa? Drogi kamiennej, nie wiem. Powierzchni kamiennej, tak będę na to mówił. Ona jest do robienia cobblestone'a, tak. Tutaj inne kamienie. Nic, nic. No i tutaj trochę drewienka. Tak. Okej. Dobra, wieczór się zrobił. Tutaj jest miejsce na koalefanta, którego jeszcze nie znalazłem. A propos koalefanta, to pokażę wam coś. No właśnie. To gówno mi wyskoczyło zamiast koalefanta. Ja wiem, że nikt tego nie znosi. Szczególnie ja. Bo nie jestem ubezpieczony na takie sytuacje, że mi ta głupia owca wyskakuje nagle. W sumie coś zjem. W sumie dobra. W tym pierwszym chesterze nic nie ma jak coś. W tym, co chodzi cały czas za mną, są rzeczy, które sobie teraz będę sadził. Bo mogę. Ale nie umiem. Jak zawsze. Dobra. Muszę być farmerem. Tak, to mi dobrze wychodzi. Okej, super. Jeszcze tu. Dobra. Ogólnie taki ładny podział na takie krzaczki i na takie drugie krzaczki. No. Mała, bardzo malutka farma patyków i trawy. Jakoś tak nie miałem ochoty robić większej. Kiedyś się zrobił. Tutaj taki las, ale on jest bardziej do spalenia. Nie wiem, na co on byłby w jakichś tam celach do ścinania drzewa. Jak lepiej sobie zrobić liściasty las. Tutaj mam szyszki, czy co to? Nie. Powiedzmy, że mam jakieś tam kasztany i można je zasadzić i z nich wyrasta... Wiadomo, drzewo liściaste. W sumie nie wiem, na co marnuję to. Mam coś w ogóle do rozpalenia? Chyba nie bardzo. Trudno, jeden poświęcę.
Ogólnie plan jest taki kiedyś, żeby tak zrobić, że znajdę tego koalefanta i go tutaj wpędzę i zamuruję. I będę miał farmę. Kupy. Tak. O takiej, a ona się przydaje. Dobra, plan na dzień 40. Pytacie, a ja wam odpowiadam nic. Jakoś tak. Nie wiem, nic sobie nie wymyśliłem. Dlatego coś tam się porobi. W sumie teraz nawet mogę. Nie, nie mogę. No nie ma co, że chcę robić. W sumie. W sumie mógłbym poszukać koalefanta i wpędzić go do tamtej klatki. No, przydałby się. Dobra, za chwilę dzień, za jakieś 3, 2, 1, dobra. To na szybko zasadzę. Tylko trzeba jeszcze umieć sadzić. Haha. Coś tu jeszcze mam? Tak, to. Te drzewka też sobie zasadzę w takiej prostej linii. Tak tylko, żeby na razie rosły. Potem wiadomo, je zetnę, dostanę dwa razy więcej szyszek, niż ich było. No i będzie farma, plantacja, czy jak to tam. Tylko pytanie, czy jakiś znajdę tego koalefanta, bo nie wiem, upierdliwe to stworzenie. Wcześniej szukałem, to mi ta owca głupia wyskoczyła. No właśnie. Ale nie wiem, chyba go tutaj nie będzie. No raczej nie. Chociaż. W sumie miałem co robić. To na razie schowam. Okej. Chyba mi się nie opłaca iść dalej. I tak pewnie go nie będzie. Tylko na gówno będę szedł. No. Dobra, pieprzyć, wracam się do obozu. O Jezus, ale by się przydała teraz różdżka prędkości. Już bym był w obozie, ale nie. O jest, zajebiście. Znajdziemy typunia, bo był ślad. Idziemy po koalefanta. Znajdziecie to na jakimś drugim końcu mapy, go znajdę. Jeśli w ogóle go znajdę, jeśli jakiś gówno mi nie wyskoczy zamiast niego. No, tutaj totem. W sumie nic z nim jeszcze nie robiłem, czekam na pełnię. Nie wiem, kiedy będzie. Za parę dni pewnie.
Dobra, chyba ostatnie, albo przedostatnie. A, przedostatnie. Kuźwa, znowu Steama nie wyłączyłem. A nie, jeszcze jest. Co to za czary? Jeszcze? O Boże. Okej. Błagam koalefant. Błagam, błagam. Jest! O, o, je! To dla tych, którzy nie wiedzieli, no, koalefant. Gonimy go. Do obozu. O, chwilę, przyda nam się... to. Idź, idź. Wypad. I to teraz zajmie trochę. Nie, nienawidzę tak daleko iść od obozu. Nie cierpię. Zawsze trzeba tak długo wracać. Nie tam, nie tam. W sumie nie wiem, czy słychać moją klawiaturę. Ale pewnie tak, bo jest głośna od cholery. No i teraz gonimy. I już prawie w obozie. Właś tam, właś tam. Jest. Działa? O tak, działa, wszystko fajnie. I już mamy farmę. Kupy, tak. Bo on w miarę, nie wiem, czasu będzie tutaj wiadomo co. I... No, no i tak było. I będzie fajnie. To dam tutaj, okej. Co tutaj mam? Jeden kamień. Super. Chowam. Dobra. Coś sobie zjem, ale mało tego było. Sobie narobię jedzenia. A w sumie zawsze robię jedno i to samo. Czasem jak mam jakieś inne rzeczy, to jakąś inną potrawę zrobię. No, może zawsze robię tą potrawę dlatego, że mam tutaj po prostu na całej mapie mam mega dużo tych jagód. Tutaj jest najwięcej. Chociaż ja ich pełno stąd jeszcze zebrałem. Tam było więcej. No. No ale w sumie przyznaję się, ustawiłem przy tworzeniu świata, żeby ich było po prostu więcej. Tak. A nie wiem. Chyba jakoś nie zgrzeszyłem, tak? Irytuje mnie ten stół, którego się nie da przesunąć. Rozwalić, nic się nie da zrobić. Tak. Zróbmy sobie teraz tak. Teraz tak. O! Zepsuło mi się mięso z potwora. W sumie by mi się jeszcze przydało, ale... Zgniło i tyle. O! Fajnie. Dobry koalefant. Nazwijmy go... Nazwijmy go... Nie wiem. Dłuższa rozkmina. Kseodolf. Okej.
Tytuł Narodziny Xeodolfa. Świetnie. No, chyba tyle. Nie mam już więcej niczego do pokazania w sumie. Więcej się nie opłaca po prostu. A, no i tutaj mam jeszcze Królową Pszczółek. Ale to jest chyba nieistotne całkiem. Tak. Ogólnie ten świat jest chyba ustawiony na największy? Nie wiem. Pewnie tak. Tylko mówię, zginąłem i nie widać go całego. No. To chyba na tyle. 40 dni w Don't Starve. Trochę mało. Miałem więcej dni już nie raz, ale... Usunęły tak mi się zapisy, bo mam teraz nowy komputer. No i nie ma tamtych, proste. O, ej, drzewka rosną. O, jak fajnie, o, jak super. Nie widać mnie. Chwila. O, dobra, nie widać mnie. No, ale to na tyle odcinka. I tak był trochę za długi. I jak zwykle Steam. Steam przecież lepiej wie, co ja chcę zrobić. Nie, serio, no następny raz będę chyba wyłączał po prostu Steama. Albo ustawiał na niedostępny, bo co trochę jakieś powiadomienia. Tak też. No. Jeszcze raz mapa zbliżenia. Tutaj w sumie sporo wykosiłem. Tu był cały taki, no coś tego typu, takie lasy i te inne sprawy. Ale wykosiłem to. No tak. To na tyle. No, nie mam nic już więcej za bardzo do powiedzenia, do pogadania. No. No to trzymajcie się, elo.